Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego gameplaya Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy w tej chwili w Koryncji i mam takie założenie, że będziemy sobie czyścić dzisiaj ten region. Może i pewnie nawet w kolejnym odcinku, nie wiem jak to pójdzie. Powiem, troszkę nam zostało tych znaków zapytania. Też nie chcę w ramach kontynuowania fabuły zostawiać sobie trochę za dużo z tyłu. A ponieważ zrobiłem sobie taką dłuższą przerwę pomiędzy tymi głównymi rozdziałami, to jest to takie, wiecie, ten cały szósty rozdział, gdzie mamy odwiedzić, no, pół kontynentu, że tak powiem. Znaczy pół mapy, nie kontynentu. Więc zaczynam od tego, że idę tutaj, a potem sobie zapewne gdzieś skoczymy w te okolice i będziemy sobie czyścić i Korynt, i okolice. Jest to pewna dość duża okolica. Myślę, że to zrobimy, to i będziemy mieli to w sporządaczku gotowe. No i może coś z Argolidy, czy tam nam troszkę zostało. W ogóle żeśmy nie odwiedzili chyba Królestwa Nadziei, tak mi się zdaje, bo te są tu znaki zapytania, jest pokazane na mapie, jakoś chyba żeśmy to ominęli. Tu widzę, coś się jeszcze pojawiło chyba nowego, bo mi się zdaje, że już tu kiedyś byłem, a jednak mamy coś znowu. Tylko ciekawe, czy to są właściwie... No i też jestem ciekaw, co tu u diabła jest w tym miejscu, oto coś, co to jest? To nie tylko to miejsce, ale coś śmiałem, że to będzie jednak jakieś tam magiczne zwierzątko. Dobra, więc póki co walimy tu, a potem tutaj konika odpalimy. Nie ma co się bawić. Wchodzenie na piechotę. Zważywszy, że to jest mapka duża. Nie wiem. Powiem wam, że po tych 70 paru odcinkach, które teraz jest zdecydowanie moim najdłuższym gameplayem na tym kanale, nie odczuwam zmęczenia materiału, ale przyznam, że wolałbym, żeby troszkę więcej, bo pobocznych zadań. Zrujnowana świątynia Apolla. Czy ja tu chyba kiedyś byłem. No już, się zaczęło. Dość... Mało to zacząłem, wiecie, subtelnie. Dobra, już mój fobosik tam ich męczy. Dobra, się schowamy jednak. O, jest dziad. Dobra, chodź śliczny do mnie. Koleś raczej nie zdążył za bardzo mi zaatakować. Kurde, nie sądziłem, że aż tych typów będzie tu tyle. I niestety. A może uda się ich z deszczykiem skasować. Nie, jest to troszkę za daleko. Może się tutaj podejdziemy. A, wracają durnie. Dobra, więc może w takim razie uda mi się ich przykasować, podchodząc troszkę z dupy strony. O! Czy tak mi się by ich udało skasować? Raczej wątpliwe. Nie, to raczej nie zadziała. Wejdziemy sobie tędy i może zanim wrócą, to ja zrobię swoje. No, ale widzę tamtego, że podchodzi. Okej, czapnij go. Dobra, ten już leży. A gdyby tego skasować... Kurde, wolałbym jego jednak capnąć, wiecie. Oni tam sobie idą. Da się go tak capnąć? Słaby to czyli było. O, bez takich, no. Ilu teraz będzie razem ze mną? Dobra, leży. O ty w cholerę! Dobra, leży typo. A ten co teraz będzie ze mną walczył? No bez takich. A to franca jedna. Kurde, szkoda jednak, że wiecie. Kurde, jednak te strzały to jednak mają... O to franca jedna. O kurde.
to menda jedna. Dobra, leżę. 5 najemników już mamy, a tamci co, dalej kurde czekają? Następny? Ja już głupieję, ile tu jest? Aha, to ci tamci, dobra. Ja pierdzielę. Czekajcie, gdzie ja odpalam tu? Dobra, typ leży. To by wypadało jakoś tam tego. Dobra. Ty poleży, mamy go z głowy. Today is the day you earn your freedom. Join my crew and sail with us. Dobra, miałem po cholerego w ogóle werbowałem, ale cóż. Dobra, wracamy na to całą. Ten cały pierdolnik, bo obawiam się, że. Nie zrobiłem tu jeszcze sporej rzeczy. Więźnia, tabliczka, skarb. Aha, czyli w sumie takie już. Bardziej takie wiecie. Dobra, typ jest ogarnięty. Czy tu już nic nie ma? Tu coś chyba będzie. Tak. Mamy skarb. Tylko jeszcze tabliczki nam teraz brakuje. Gdzie ta tabliczka może być? Tu mamy. Dobra. A nie, to nie jest ta tabliczka, myślałem. A nie, jest. Dobra. Świątynia pola, znaczy zrujnowana dokładniej, jest ukończona. W ogóle sobie zmienię to zadanie, które mamy w tle, bo kurde, no jest teraz tak nieaktywne. Dobra, czy teraz... Teraz byśmy szli tutaj. Czy to jest gdzie? Kurde. W tamtym kierunku. Ty dzik! O, to Franca. Dobra, skasujemy go. No, będę nie... Ty, aż 3 są. Ej! Francy są mocne. Dobra, leżą. Aż one są upierdliwe. Co on kurde, nie może zdechnąć? Będzie zdychał, czyli widzę troszkę. No, biegiem teraz tam. Obozowisko. Kypselosa. Tak? Tak. Co my tu mamy? Czy chyba za daleko, żeby cokolwiek podejrzeć? Udało się w jakichś krzakach schować. Następny biegnie? O matko, ich tu jest! Bez kitu. Tam jest następny. Dobra, możesz nas nie dorwie. Co my tu mamy? Troszkę jest chłopaków. Ja pierdzielę. Chyba jakiegoś dzika mi wyłapało. Okej, wpierdzieliliśmy się wszyscy nagle, zapomniałem w ogóle ponagrywać to wszystko. Ale generalnie wpakowali mi się wszyscy i
Zaraz wszystkich rozwalimy. Gnać zaczęło się od tego, że wpierw zacząłem walczyć z dzikami, potem zacząłem walczyć... O, jeszcze ten koleś nie może. Werbujemy go może. Przeszukujemy? I werbujemy dziada. Chyba mi się pierwszy raz w ogóle udało zwerbować... tego najemnika. O, tamten typ nie wiem na co on czeka. Zaraz go kropniemy. A, aż nawet nie mamy za bardzo czym. Nie, mamy czym, zaraz. W ogóle nie... Zaraz musimy... Dobra, typ leży. Czyli żeśmy nawet nie kropnęli kapitana. W ogóle go podniesiemy. Myślałem, to już wszyscy tak na marginesie. Tu jest pan kapitan. Tam jest jakiś coś. Aha, to troszkę jeszcze tu jest. Jakoś tak na dzień dobry miałem wrażenie, że ich tu niewiele. Może skądinąd wpadli? Może stąd przyszli? Nie wiem. Ciężko stwierdzić. No ale dobra, trzeba będzie to tak czy inaczej zrobić. Chyba zaczniemy od tego typa na górze. Będzie go chyba najłatwiej kropnąć. Potem by się poszedł do tamtego durnia, który tam stoi na górze. Jakby to zrobić teraz? Chyba nie ma wyjścia, trzeba od tej strony wejść. O, tamten typulo chyba... No dobra, może tak wpierw zrobimy. W ten sposób. Tylko złote pytanie, czy on nas zauważy, jak my tu sobie wejdziemy? A nie, jaka dziad sobie wyszedł. Jakby teraz to zrobić, że tak wiecie, po ludzku troszkę. Tak to niespecjalnie. Chociaż pół życia. Ciekawe, gdzie po... Zauważą mnie, czy nie? A, jeszcze wszystkich przytrułem troszkę. Czy on tu idzie? Dobra, to byłoby na tyle z trybu incognito, cóż trudno się mówi. Dobra, lejemy się. Dobra. Za wcześnie jeszcze na Leonidasa. Dobra, ten już sobie leży. Teraz tego. Ten już leży. Kurde! Dobra. Koleś jakoś się niespecjalnie zdążył obudzić. Oż to, mędy jedne. Dobra, chłopaki leżą. Ten leży. Tego już nie podnosimy, bo już nie ma za bardzo czego. Okej, okay, co my tu w ogóle mamy? Skarb i zapasy wojenne. Dobra, to mamy zapasy wojenne. Sobie chyba od razu w ekwipunku uzupełnię strzały. Trujące co spoko, bo uderzysz i traci w międzyczasie troszkę tych punktów żywotności. To rzadko, o czym rzadko pamiętam niestety. Te, dobra. Czyli to mamy ready. Tak, czy będzie, że troszkę skasujemy zapasów, będzie można znowu ich podbijać. Jakoś tych podbojów nieszczególnie lubię. Znaczy, pomijam to. Bo i tak w sumie jak gdzieś Sparta rządzi... Znaczy, jeśli gdzieś zrządzą Ateny, to i tak mi nie przeszkadza, bo tak robię, żeby te Ateny rządziły. A najgłupsze jest właśnie to, że... Dobra,
tego razie zostawimy. Najgłupsze jest kurde właśnie to, że... co ja mam mądrego powiedzieć? Że właśnie nasza bohaterka jest Spartanką, a tu w kółko za tetyny sobie tak zdecydowała walczyć. Przynajmniej w moim imieniu, ale wiecie o co chodzi. Tam coś kurde jeszcze jest, tylko co to jest? Coś daleko. Tylko czy to jest z tego miejsca, gdzie już my byliśmy? Coś nowego. Chyba to właśnie stąd. Żeby było śmieszne, to zrobiliśmy chyba buty podróżnika. Zrobiliśmy dwie rzeczy przy jednym ogniu, tak naprawdę. No i sympatycznie, troszkę tego mniej do roboty. Tu kogoś byśmy uratowali, ale nie ma kogo, więc pewnie to byłoby w ramach jakiejś tam misji. Na to wygląda. Dobra, więc teraz już jesteśmy poza tym miejscem walki, tego terenu walki. Możemy się spokojnie teleportować tutaj. Ok, jesteśmy w Koryncie, możemy jechać dalej. Okej, zobaczymy, co tam tu wisi ciekawego. Czasowe. Kurde, jest tylko tych czasowych. Na badę brakuje mi bardzo takich, wiecie, fabularnych, no ale cóż zrobisz, nic nie zrobisz. Mam wrażenie, że tych takich fabularnych to najwięcej było na samym początku. Czekaj, tędy się może da wbić. Nie wiem, czy mi to nie było wcześniej w ramach fabuły, może i nie. To jest tutaj. I co my tu mamy? Dobra, jakiś typ tu sobie siedzi, tam jest następny. Tu mamy skarbik, to jest kolejny typulo. A więc generalnie można byłoby zacząć od tego miejsca. Chociaż najgorsze jest to, że on tu tak troszkę... Wiecie. Tak, zaczniemy. Ten byłby pierwszy. Ten byłby drugi. Dobra, tego mamy z głowy. Ja pierdzielę, oni zawsze tak wparują, kiedy ich naprawdę ich mi się nie chce. Co on przejdzie obok, czy jak? Czy sobie wejdzie do środka? Może nie wejdzie do środka. Nie, raczej nie. Tamten ruszył dupę. Więc teraz by się... Chociaż wypadałoby... Stójcie. Wypadałoby w sumie ogarnąć te zapasy, skoro jesteśmy obok nich. Ale czy on nas zauważy, czy nie? Nie, chyba nie zauważy. Raczej nie zauważy. A może i zauważy... Aby go cholera wzięła. No ja... No a ten już sobie leży. Wprawdzie chciałem tego tak użyć na innym, ale cóż. Tylko się tak chłop nie rusza za bardzo. Dobra, typ leży. Miał być po cichu, wyszło jak zawsze. O! Wszystko chyba na raz wyszło. Kaptur najemnika. Magazyn towarowy w Lehajonie zakończono. Zobaczymy ten kaptur, jak on tam wygląda. Ciekawie nam. To jest to. Obrażenie łowcy. No trochę nam spada niestety wtedy. Ja zapominam w ogóle, to są obrażenia łowcy. A nie, tu są najemnika. Kaptur najemnika do wojownika. Plus 10 do obrażenia asasyna, no to wciąż słabo, bo jednak nam zabiera troszkę obrażenia mieczem, więc nie szczególnie. Ale cóż, może tam któregoś razu złożymy to do kupy i wyjdzie nam, wiecie... Paci nam się tego nazbierało do sprzedaży, troszkę tego jest. Ale do 60 poziomu jeszcze trochę brakuje, więc na razie nie ma co się wbawić. Czekajcie, to byłby wojownik... O, patrzcie! 50% obrażeń krytycznych przy pełnym zdrowiu. No to jest dobre, bo to są krytyczne jednak. A pancerz to lepiej chyba olać. Mamy to i mamy na 14. A, to są do łowcy.
Czy jednak te byłyby dla nas lepsze do wojownika? 13, 14. No jednak. To jednak te wojownicze to jednak. To do ten buty tropicie, ale to by to zajebiste do ogarniania rzeczy właśnie. Jak już będziemy mieli jakiś zestaw dla łowcy, to będzie idealne. Dobra, zapiszę sobie stan gry. A nie, czekajcie, musimy stąd wyjść. Z tego całego mechanika. Tam znam dupę, truje za plecami jakiś najemnik. Golnę sobie łyczek herbatki. Okej, więc teraz w teorii moglibyśmy po prostu podążać za tymi wszystkimi znakami. Skarbiec w Akropolu. On nam dosłownie tutaj za plecami jest. Czekaj, gdzie on? Tam jest. No, całkiem blisko nas. Który ma poziom? 43. Kerry zwany jak? Bohaterską czym? Poetą. Romantyczna nazwa na najemnika. Dobra, uciekamy sobie. Nie ma co. Więc teraz kolejny miejscowa. To byłby tam. Przeskoczymy? Będzie sobie przeskakiwać? O, oczywiście. Teatr. Ten teatr mi się będzie zawsze kojarzył z tym dodatkiem. Takim turystycznym, gdzie się odwiedzały chyba Ateny i się chodziło po ateńskim teatrze. Szkoda, że nic nie odgrywają, by się miło posłuchało. Tam jakieś zadanie czasowe, sobie na razie ominiemy. Cofniemy się. Moglibyśmy gdzieś znowu wparować niespodziewanie. Aha, to jest Akropol. Okej, okay, I'm going to turn away. As you. Dobra, tu mamy jednego. Jeden skarb, jeden ten. Tu coś jeszcze jest, nie wiem za bardzo, chyba jakiegoś psa nam oznaczyło. Do Matiosa, tu żeśmy chyba już raz byli, tak mi się zdaje, w ramach jakiejś misji. Więc tego typa by się wpierw skorsowało. W ogóle nękanie jest średnie, jak chce się grać w Asasyna, bo jeden koleś wszystkich ściąga do siebie, więc bardzo lipnie. No bo teraz tamtego typa byśmy ściągnęli. Tylko jak... tak by byłby najlepiej. O! Dobra, typek leży. Teraz by wypadało... tu mamy jeszcze strzały. Czekaj, jak to nam pójdzie? Dziury nie ma, więc raczej będzie średnio z tym. W teorii można byłoby skasować tego typa, ale można mu ciekno, a może by się dało wejść. Kto ich tam wie? Może by się dało. O kurde, akurat idzie. Dobra, raczej już nas... Jak on sobie pójdzie, to my zajmiemy się... Nie, też nie bardzo, niestety. Trzeba będzie podejść z dupy strony na niego. I to lepiej gazem, żeby nam nie zdążył się odwrócić znowu, bo bym się już mocno zdenerwował. Kurde, jaki to jest pierdolnik. Dobra, teraz by się dało. Dajesz. Kurde, flak. Chodź tu śliczny. Dobra, tamten nas nie widzi póki co. Podniesiemy dziada. I wyskoczymy z nim tutaj. Dobra, czyli tego by wypadało rozwalić z góry. Ale wpierw zrobimy te rzeczy.
Archeum spartańskiego żołnierza. To są dobre zbroje, te spartańskie. Bardzo dobre. O, musimy jeszcze spalić ten. Dobra, to leży. No teraz walimy, tego typa zgasimy. Nie, kurde, źle. Jego jednak trzeba będzie zgasić, skakując na dach. I tak go zmasakrujemy. To jest jednak najlepsza metoda. Oby tylko poszedł w miarę blisko. Kurde. Dobra, ładnie, udało się. No i mamy z głowy typa. Czyli lokacja Skarbiec Nekropolu ogarnięta. Właśnie mi się przypomniało, że jakoś nie skończyłem chyba ostatnio jakiejś jaskini po drodze. Ja tam wlazłem, ale jakoś nie do końca jednak ją zrobiłem. Zaraz zobaczymy co do końca. Posąg Dionizosa. Miejsce historyczne. Zaraz. Ten niech sobie pójdzie. Zaraz się, to żeśmy jakoś to ominęli. O, dobra, to jest tutaj. Aha, dobra, ja wiem. To się tu walczyłem z tą typiarą. I tym kolesiem w ramach tego, wiecie, tego rozdziału. Jest jak ten, nie Kryptos? Nie pamiętam, jak on się nazywał już. Tam już nie ma nic. A przynajmniej tak mi się wydaje, że to było tutaj właśnie. A może i nie. Dobra, gdzie my jesteśmy u diabła? O, tu coś będzie. Czyli to jest inne jednak miejsce, niż mi się zdawało. To jest zaiste ciekawe. Schowam to włócznie, bo mam wrażenie, że tak mi do niczego raczej niepotrzebna. Czekaj, to ja kółko zrobiłem teraz. I się wracamy. Tu coś jeszcze mamy. Teraz tędy. Jak mi się nie chce tych wszystkich, wiecie, metali zbierać. Kurde, jeszcze raz. Tam nie ma nic. Czyli najwyraźniej to będzie jakieś przejście w ścianie. Tam jest jedno przejście. Tam jest drugie przejście. A może to jednak nie jest przejście, tylko... Tak, to tu było. To było tutaj. Dobra, typa nie będziemy ruszali. Coś tu mamy? Nie, to tylko żelazo. A tak sobie siedzę, jakby się nic nie działo. Niesamowite. Tu kolejne. Czyli tu nic nie ma. Co my tu w ogóle mamy znaleźć? Tylko skarb jeden. Może gdzieś tu na górze będzie. Tak, jest tu skarb, dobra. Widać skarb. Ciekawe, jakoś mi to w ogóle minęło, jak robiłem tamtą misję, albo byłem tak zawalowany walką z tamtym typem, że wiecie, jaskinia, inaczej święta jaskinia. Dobra, spadamy stąd, już nic tu po nas. No mógłbym mi skasować, ale chłopów mi się raczej nie chce za bardzo ruszać. Niech sobie łażą patusy. O, teraz tędy sobie wyjdziemy pięknie. I jesteśmy znowu na powierzchni. To chyba było inne miejsce. Może i to samo. Mota mi się już to wszystko. Dobra, więc teraz, jak sobie spojrzę na tą całą miejscówę, coś nam tam się świeci. Z tamtej strony. No, kowal. Ja chyba do tego kowala wpadnę i sobie troszkę rzeczy sprzedam. O, trop w pobliżu trąci się trzciciela. Kaćka, ale co to za trop?
Może coś tutaj. Dom przywódcy zapewne. Tak się zdaje. Dobra, dalej sobie ogarnę. Okej, troszkę sobie zupgrade'owałem to wszystko. Generalnie wielkich różnic nie ma, ale sobie dodałem nowy grawerunek. Rzutowania mieczem 12% tutaj. Tu pancerzek sobie zostawiłem. Tu trucizna, bo to czasami do walki. I 20% zadawanym zwierzętom. No. Tu wróciłem do łuku zębatego, bo daje do obrażenia wojownika troszkę więcej. Nam trochę podskoczyło. Taka różnica, że asasyn ma tyle, wojownik ma 4200, a wojownik na wojownika 8820, więc jest troszkę lepiej teraz. Aczkolwiek i tak w koło zapominam o tym, jakie mam zdrowie. A takie same, na szczęście. Aczkolwiek w kółko o tym zapominam, żeby wiecie, żeby zamieniać się zbrojami pomiędzy konkretną walką, no ale to... Dobra, co my tu teraz mamy? Czy myśmy tu byli, skoro nam się odpala... Chyba dom przywódcy, zdaje mi się, tak. Czasami można by go ogarnąć. Aczkolwiek też mam jakąś stołę, którą lepiej by nie pominąć za bardzo. Ale niestety tam jest ten franksistowski, ten. Jak on tu ma poziom? 43 i nas gania. Ciekawe, ile by nas kosztowało wykupienie jego łask, żeby nam dał sobie spokój. Chociaż ciekawe, czy mi kiedyś uda dotrzeć do takiego, wiecie, maksymalnego poziomu, żeby do mnie wszyscy ganiali. No ale ja sobie dam spokój, bo i tak jakoś mi idzie pokonywanie ich, więc... Więc na razie będziemy teraz sobie szli i tą stołę całą rozpierdzielimy. Skoro już tu jesteśmy, przyda się. Co my tu w ogóle mamy? Jeden, drugi, tu skarb. Co tam mi się pokazuje? Ten cholerny dom pewnie zdobywca, znaczy przywódcy. Dobra, więc tu mam jednego typula, jeden skarb. Więc jakichś cudów na kiju specjalnych tu chyba nie widzę. Wartałoby do tamtego typa podejść, tak wiecie, od tylca. Czy tak się da? Co my tu mamy? Najlepiej byłoby to na asasyna chyba podejść jednak. Czyli sobie zmienimy strój na asasyński, bo będziemy mieli więcej kopa w przypadku asasyńskiego. I może się wtedy uda nam... Kurde, tamten dupek teraz musi tam łazić. Dobra. Pierwsza próba nam średnio się udała, bowiem dopadł nas jeden z tych Franców. Znaczy, wpadł nam niestety najemnik po drodze i trochę nam popsuł zabawę. Ale teraz spróbujemy zrobić to jeszcze raz. I tym razem może jakoś umkniemy uwagę. O, dopóki on tu idzie, to może go chlapniemy. Może się uda. Trochę lipa, bo jednak są jeden obok drugiego. Ale może się wtedy uda wejść do środka i dupniemy jednego z drugim. Może się uda. Dobra, weszliśmy do środka, a więc teraz tylko pozostanie iść tak, żeby nas żaden nie zauważył. Aleśmy stanęli sobie, kurde. Widzi mnie czy nie widzi? Na razie mnie nie widzi. Może za nim pójdziemy i go dupniemy jakoś z tyłu. Nie byłby zły pomysł w sumie. Będzie nas widział? Może nie. Tamten się niby nie patrzy, ale tamten chodzi dziad blisko. Jest tylko pytanie, czy on sobie pójdzie w cholerę. Dobra, jakoś się go udało chapnąć. Typa nie ma.
Też można by tamtego capnąć. Ale najpierw jednak by było... A tak bezwstydnie, żeśmy to chapnęli z tyłu. Dobra, chłopaczek raczej nie sprawił nam problemów większych. Tamten se łazi, sukinko od piesa Zorek. Czy to się do nas czepi, czy nie? W sumie to... Co tam jeszcze zostało? Chyba to wszystko. Sam nad nie wiem. Gdzie on teraz polazł? No a tamten też leży. Więc teraz by wypadało tylko pana łucznika, choć nie wiem, czy on... Czy nam się go uda? Tu już chyba nic nie zostało, tak mi się wydaje. Co z tego typa tak delikatnie zgasić, żeby się za bardzo do nas nie czepiał. Dobra, typ nie patrzy. A więc teraz co? Teraz nas dorwie dziad. Uciekamy. No ale chyba żeśmy już wszystko zdążyli zrobić, co żeśmy mogli. Teraz pytanie, czy nam się uda tego typa zgasić, jak do niego skoczymy od góry. To jest złote pytanie. O, proszę, udało się. Nawet nie wiem, jak to zrobiłem, ale aż tylko jedną tą. No cóż, sami ma się te sposoby. Klar zwany Gniewnym. Nawet nie sądziłem, że tak nam się go ładnie uda skasować. Dobra, teraz mamy... co my tu teraz mamy? Tu jest wszystko już daleko. Tu raczej zaraz będziemy wychodzili poza miasto. Zobaczymy, co to jeszcze nam w ogóle zostało po drodze. Dom zdobywcy i ten... Powaleni strażnicy muru. W sumie moglibyśmy dom zdobywcy ogarnąć, dom przywódcy ogarnąć, tylko to jest pewnie robota na więcej. Ale w sumie może nam się uda w ciągu tego odcinka to jeszcze ogarnąć. Spróbujemy, nie zaszkodzi. Czyli teraz by tego typa skasować, co jest tam z tyłu. Odwrócił się, więc można by to wykorzystać ładnie. Bo i to się da wykorzystać. A, tego to raczej szybko skasujemy. Chłopak nie będzie miał nic przeciwko. Dobra, tego już mamy z głowy. Teraz by... Myślę, tego typa, tego całego przywódcę by tak ładnie zgasić. Właśnie, już tam zaczynają łazić. Więc chyba jednak najlepiej zrobić od góry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo tam jest kapitan i nie wiem, czy się go by dało... Nie, tam to sobie teraz wychodzi. Najlepiej byłoby tamtego chyba zgasić na dzień dobry. Żeby się nie rzucał za bardzo w oczy. Dobra, tamten chyba został sam. Więc pójdziemy, go skasujemy. Kurde. Teraz ten se wrócił. Nie, to jednak jest trochę średnio. Bo on tam lata dookoła. Ale w sumie można byłoby tamtego skasować. Z tej. Teraz by tego typa ładnie zgasić. Chyba nie będzie się nikt patrzył, raczej. Nie, nikt się nie patrzy, dobra. Tego mam z głowy. Teraz by tego tu dopaść. A, zapasy. Czy
Czyli teraz pana kapitana byśmy skasowali. Oby się tylko dało. O kurde. Spadamy. Mało brakowało. Ale może się jeszcze zdąży go skasować na asasynka. Nie, niestety nie. Typ zeskoczył. Więc może nam pomoże to. No, jednak te 70 tysięcy nam dużo daje. O kurde. Chowamy się. Dobra. No, ma tamten już też leży. No jak nas nie zauważył, to ja nie wiem. Ale mieliśmy jakiegoś farta, że jednak nas nie wykrył. I to cholernego farta, nie ma co. Tu już raczej nic nie widzę. Czas by tylko wypadało. To tam jeszcze jest. Tamten typulo. Czy tu sobie chyba wszystko mamy zrobione? Tu już nic nie zostało. Ten sobie łazi po górze, gdyby nigdy nic. Tu jakieś jeszcze mamy skarby. A, jeszcze trochę, tu trochę jest. Więc jeszcze nie wszyscy. Zaraz. No, tam to sobie poszedł. Teraz szybko za tamtym gonimy, zanim się zorientuje. A w sumie to można by go tak capnąć. Trzeba teraz szybko spadać z widoku. Tam coś jeszcze mamy. Cholerny skarb nam jeszcze został. Tylko pytanie, gdzie? Gdzieś tu pewnie jest. Teraz zgadujcie, gdzie? Tu go nie ma. Pewnie na górze będzie. Na tych najwyższych pięterkach, bo tam nas jeszcze nie było. Czekaj, on tu sobie łazi? Wszedł sobie tak po prostu? Nie, chyba nie. Czy to zwalimy na górę? Na co wygląda? Albo to będzie tutaj. Chociaż tu nic nie widzę. A nie, coś tu... Nie, tu jednak nic nie ma. Czyli teraz by wypadało... Czekaj, on tu sobie tak łazi. Podszedłby bliżej, to bym go skasował, chłopaka. Taki jest... Nie chcę sobie podejść. Tu już nic nie ma. Jakiś na koniu tu jeszcze jest. A, bo to jest jego zwierzaczek. Kurde, gdzie ten skarb cholerny jest? Dobra, mamy go. Tutaj jest. Więc nad był blisko. A myśmy jakoś go minęli. No, tak niewinnie pod tym. Dobra, to mamy to głowy gotowe. Dom przywódcy ogarnięty. Miło by jeszcze było w zasadzie ogarnąć tego typa, co tak sobie tu łazi. Ale nie wiem, czy my go zdołamy tak capnąć. Żeby sobie tak podszedł po prostu. Może się uda. A jednak nie. A toż kurde France.
Dobra, to chyba załatwi sprawę. A dupa jednak nie załatwi. Dobra, nie chcę mi się jeszcze żebym zbawić, ale dobra. Ej, mocni są całkiem, trzeba przyznać. A częsty w celnicy? Nawet nie wiem, że takie cele tu w ogóle są. Jakaś kolejna fraza tu wpadła? Ja pierdzielę. Poczekaj, jaki ma poziom. Dobra, udało się. Dziada zabiliśmy. Wypadałoby pójść po tamtego. Kurde, ich tu się teraz namnoży zaraz nam. Chyba. Jest, dobra. Hełm awanturnika. No i nieźle. Tośmy sobie nagrabili. Jak mówiłem, że mało mi brakuje, tak teraz się nazbierało tych wszystkich dziadów. Chociaż... dają się być wszyscy dość daleko. Dobra, ja myślę, że w tym odcinku to wszystko. Tak więc dziękuję wam bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka mojej Odyssey. Grał dla was Man from the Monchok z Księżyca. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jak to woli. Zapraszam na inne moje filmiki. Dzięki za uwagę, do następnego. Hej!